Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czeso Czechiński i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallouta 3. Moi drodzy, na samym starcie oczywiście przypominam was o łapkę w górę, o komentarzach oraz o tym, żeby wpaść różne linki w opisie, a my od poprzedniego poziomu, nie, od poprzedniego odcinka to właściwie tylko zatrzymałem nagrywanie i zacząłem od nowa. Znaczy miałem mi się kąpać. Nie poszedł. I otwarłem drzwi i wbiłem poziom. Tak chciałem tylko nakreślić, żebyśmy się zrozumieli, gdzie jesteśmy. No i wydaje mi się, że ze wszystkich tych rzeczy najbardziej ja bym poszedł w retorykę. Bo te wszystkie inne rzeczy są praktycznie useless. Gdzie materiały wybuchowe, to sobie mogę zmienić poziom, jak będzie za ciężko. A retorykę nie mogę zmienić poziomu, więc ja idę w retorykę. I co tutaj idziemy? Wydak? Etymolog? Wydak? Co to jest Wydak? Zwiększa umiejętność retoryki oraz handlu. Ciekawe. Ale my możemy jakby ponad to 100 wyjść? Wydaje mi się, że nie. Więc kurde, nie wiem. Zobaczymy zaraz. O, mając szkielet z Admadytu, posiadasz mocniejsze kończyny, które otrzymają tylko połowę obrażeń. Nie rozumiem, że mam! I dostaję tylko połowę HP. Niezłe. Płatne zabójca pozwala kolekcjonować uszy zabitych dobrych postaci. Możesz je później odprzedawić osobom, które to jest ujawniona w momencie, gdy wybierzesz ten ów profil. Ten zrobisz kapsel oraz negatywną karmę. Kurde. Ale bym poszedł tego płatnego zabójca. Płatny zabójca. Lecimy. Bo ja mam tyle rzeczy, tyle postaci dobrych zabijam. Ogólnie dobry człowiek, ale se... Dobra, tutaj niestety jestem zauważony, a to jest Vera... With Harley. Vera with Harley. I'm Vera Weatherly of the Weatherly Hotel. Weatherly. Ja byłem blisko. Znasz jakieś ciekawe plotki? Well, I really shouldn't tell you, but have you heard about Polly Cantelli? He's addicted to chems. His poor wife Cindy is at her wit's end. Kawa? Tej kawy w tym kubku. Tyle jest kawy. To jest kawa. A to jest woda. Mam łyka kawy, to jest kawy. Coś nie wyszło. Retoryka, więc... A więc jakie zabawne plotki krążą po River City? Angela has the hots for Diego. Angela leci na Diego. He's been putting her off. One of these days she's just going to jump his bones. Znasz jakieś ciekawe plotki? Lopez is losing it. He stands on the top of the bridge tower for hours at a time, just staring out over the city. Próbujmy. Ile za pokój? Only 120 caps. You won't get a better deal than that. Mam tylko kawałek cukru. Słodka. I mocna. Smoła tak zwana. Każdy tak skurwysyn. Ale ja lubię takie kawy. Ja wiem, co chodzi, doktorze. Not very social. Stays in her lab in the stern. She's smart though. Real smart. Jestem konesorem kawy, ale nie będę ukrywać, że smoła jest moim ulubionym. Wiesz, przepis. Mały kubek, połowa to jest kawa, połowa to jest woda, mieszasz i potem wychodzi taka gęstwina i to pijesz. Taki jest ten. Tylko nie róbcie z tego, wiecie, nie, bo to wiadomo, że pewnie dużo kofeiny i tak dalej. Jak to jest mieszkać na ogromnym statku? A no właśnie, bo ciągle przecież będzie ta. No właśnie. Bo ciągle jest przecież tego. Jak na statku, takie dziwne skrzypienie, nie? Chyba, że ja to się bierze. Na razie, Vera. Ale bym ci przypadkiem z Kałasznikowa przypierdolił. Znaczy, że dziwo, Kałasznikow w tej grze się nazywa z jakiegoś powodu chiński pistolet. Przedwojenny garnitur, to już lesy są rzeczy. Szafa, pusta. Kurde, nic tu nie ma? Biurko puste?
O szybko, bo idzie. Chcę chipsy wziąć i mielonkę. Ciema. Nie, no co ty gadasz? Żaden problem. Ty, w ogóle mamy chyba retorykę na 100 albo coś takiego. W sensie, no nie wydaje mi się, że powinniśmy mieć retorykę na 100, natomiast ukrycie jest. Lol. Żeby wyjść, muszę wyłamać... O kurwa, niedobrze, mam 4 spinki. Trzy spinki. Dobra jest. Ty, ale trochę dziwne. Tutaj jest jakieś laboratorium. I tu znajdę doktora Lee. To pewnie tak. Siemalski. Doktor Lee. A to jednak samica. Też mojego ojca widziałeś się z nim? Wow! Ale kurwa moc! O, nasza stara może. A. You have to understand that I... We put all of that behind us. Project Purity, our work, all of it. We've moved on, even if your father hasn't. Szukam mojego ojca, więc może gdzie on jest? You mean you haven't? I assumed he sent you here. For that matter, aren't you supposed to be in a vault? James said he left you there. Nie chodzi o mnie, chodzi o mojego ojca, gdzie on jest. Your father is no longer here, and I'd appreciate it if you didn't use that tone with me. Więc przestań marnować mój czas i powiedz, gdzie jest. Więc powiedz mi, gdzie jest laboratorium, chcę ruszać. Tutaj nie mogę wyciszyć, bo nie mam tego. O! Sorry widzowie, nie potrzebuję twojego wykładu, potrzeba mi tylko wskazówki, gdzie mam iść, jeśli mój ojciec tam jest, muszę do niego iść. Ale mamy kurwa misję. Ale z giga duże misje mamy, naprawdę. W sensie, jak sobie tam wejdziesz, to są same misje, one tylko, co lokacja, to te misje przybywają, więc sobie myślisz, dobra, pójdę i zrobię misję w dzisiejszym odcinku, idziesz, nie robisz misji, a misje ciągle nabywają się więcej. Możesz mi przypomnieć, gdzie poszedł mój ojciec? No, dobra, czy możesz mi powiedzieć coś więcej o moich rodzicach? Until your mother died and your father decided it was time to leave. What else do you want to know? Numer PESEL, kod do banku, hasło do Facebooka. Jaki był wtedy mój ojciec? He was very driven, determined to change the world. Kod na pychy premium. He was focused on two things really. Making Project Purity work. Projekt oczyszczenia brzmi źle. Może nasza stara była gulem. Dlatego oczyszczenie. Kto wie? Nie było mi dane poznać matki. Co możesz mi o niej powiedzieć? No, coś mi tu śmierdzi. A może nasza stara była z kosmosu? A może nie zmarła? Ile są w chuja? Dlaczego moja matka zginęła? Co się stało? Ale jestem biały. Czekajcie widzowie, za bardzo biały jestem. Jasność. O. To ja.
Nie wiem, czy też tak macie, jak się chcecie iść wykąpać, a na przykład macie pralkę przy kąpaniu, to się stracie, bo ona zadupca z prędkością kurwa świata i jakby coś się tam urwało, to jest dead na miejscu. Jakby cokolwiek tam pękło, to jest dedek na miejscu, nie? Rozumiem, więc zawsze się boję. Specjalnie nagrywam odcinek, bo nie mogę się wykąpać. Mam pewne, że zrobiłeś wszystko co w twojej mocy. Ważne, nawet nie wiem kim była. I'm sorry you never had the chance to know her. She was a good woman. To po... a nie, masz... Możesz mi jakoś pomóc? Look, I don't want to be harsh, but I have problems of my own. I don't have the resources to support James's foolish endeavors or your chasing after him. I'm sorry. Daj spokój, nie możesz na nic zrobić, żeby mi pomóc. I suppose I can spare a few stim packs. It's not much, but it might make things easier. Ta retoryka OP. Chcę... No to w sumie wyjebane w te stim packi, bo mam tyle stim packów, że gościu... Chcę wiedzieć coś więcej o tobie. What? Well, I'm not sure what there is to tell. Your father and I, we worked together for a long time. I think we were really on to something. But then there were complications. The project was abandoned and your father disappeared. I returned here to Rivet City and established the lab you see before you now. Powiedz mi o projekcie, na którym pracowaliście wspólnie z moim ojcem. Project Purity, we called it. What do you want to know? Jaki to miał sens? It was simple, really. Fresh, clean water for everyone. Such a simple idea, and yet so impossible to realize. The plan was to build a facility that could purify all the water in the tidal basin at once. No radiation, no muck, just clear water. It just turned out to be more difficult than we anticipated. Czego się nie udało? With the basic principles down, we understood most of the science behind it, but the radiation in the area is so pervasive. Small-scale tests were fine, but any time we tried to test the process on a larger scale, it was just... too much. Maybe if we'd had more time, or better equipment. Dlaczego przestał nad tym pracować? Co się stało? It wasn't just you. We had more problems than we could handle already, but your birth is what finally pushed it over the edge. Your father decided that you were more important than everything we'd been working for, and he left. He left all of us. Once he was gone, the Brotherhood decided we weren't worth their time anymore. Without their protection, we had to abandon the purifier. Co to za laboratorium, czym się zajmujesz? This is a Rivet City science lab. It's taken many long years to put together, but we've done well. Właśnie za moją myszkę odpierdala. Our work on portable fusion power and hydroponics are coming along quite nicely, if not quite according to schedule. Kurde. Mówicie coś nazwisko Pinkerton? That idiot? He left so long ago, most folk don't even remember him. He claimed to have found a secret stash of technology somewhere in the ship. Then he just disappeared. Jakie jest to River City? River City is one of the few bastions of civilization left in the land. We're working to rebuild our society, to make the world livable again. Okay. Crazy Więc Steampunków. Czy było... Ała, moja głowa. Czy było... Ała, moja głowa. Czy było... Ała, moja głowa. To bardziej kark, ale tak się... Anna Holt. Siemalski. Szukam mojego ojca, więc może gdzie on jest? Some of us are trying to get work done here. There have been enough disruptions recently. Anybody coming through here would have to talk to Dr. Lee. Why don't you go bother her about it? Dr. Lee naprawdę jest taka bystra, jak mówią? She's certainly head and shoulders above most everyone else around here. Though, that's not saying much. The Weatherly Hotel is a good choice. It's on the upper deck. Siemalski. Dr. Zimmer. You there. What are you, some kind of lab assistant? No, you look a bit more weathered. Are you by any chance for hire? To zależy, o czym dokładnie rozmawiamy. To the point. I like that. Well, as it turns out,
I've misplaced some very sensitive property. Coś do rzeczy, Zimmer, co jest do zrobienia? You'll be searching for an android. Do you know what an android is? No, I imagine. Aha, to Zimmer jest. All you know of robots are those buckets of bolts. Co ty pierdolisz przecież? Handshakers and whatnot. Well, that's not all. Co ty będziesz mi mówić, gdzie się kończy moja wiedza? Zimmer. I'm talking about artificial persons that think and feel and do what we program them to. And occasionally they get confused. A co on się tak dopierdala do tego androida? Coś tego technicznego, że on po prostu powiedz mi, co on zrobił. Brzmi jak niewolnictwo. Masz pewność, że nie idą sobie celowo? Nonsense! This is a machine we're talking about. Can you enslave a generator or a water purifier? Of course not. The same principle applies. But let's get back to your mission. You are to find this missing android. I've tracked him to somewhere here in the capital wasteland. He must have done something drastic, like facial surgery and a mind wipe, or else I would have found him by now. It will be no easy task. He may not even realize he's an android. Don't upset him by talking with him. Just come get me immediately. I'll handle it. Trzymam za to zapłatę, prawda? Of course. I have at my disposal advanced technology from the Commonwealth. I'd be willing to share some of it with you. Just think, you'll be the envy of all your friends. Nie mam przyjaciół. A nie mogę... Pewnie spróbuję go znaleźć i potem powiedzieć, że nie żyje? I dostać siano? Mam nadzieję, że mogę. Jak nie, to skipniemy i wczytamy. Excellent. Here, listen to this message he sent me. He's mocking me. I swear, I'll make him pay for that. Muszę wiedzieć coś więcej o tym, z czym mam do czynienia, co to jest android. Forget everything you know about robots. Those buckets are mere children's toys compared to the real thing. Androids have fake skin and blood and are programmed to simulate human behavior, like breathing. They can even eat and digest food realistically. A więc, jakie sugestie, jak znaleźć tego androida? I suspect he's had facial reconstruction and possibly even a mind wipe. Search the offices of doctors or techies for android information. If he's come into contact with these people, there may be records. Start with Dr. Preston. He lives on this leaky boat. See if he knows anything. He's a doctor, after all. Now, if you'll excuse me, I'm busy trying to ignore my surroundings. Jeśli ten android poszedł sobie, to po co mu nowy umysł i twarz? Maybe he didn't exactly wander off. Maybe he fled. Escaped captivity, as it were, if he began to misinterpret his situation. It's possible my android sought to forget his previous life. Wipe away all memory, all guilt. Trick himself into believing he really is human. So no, he may not be just an ordinary robot, but he's certainly not human, no matter how badly he wishes it so. I made him, I want him. End of story. A dlaczego android ma się czuć winny? Zimmer, czego mi nie mówisz? By God, you're as annoying as you are clever. Very well. I'll tell you what you want to know, if it helps you locate my property. The duty of this particular unit was the hunting and capturing of other escaped androids. Yes, others have escaped. It's one of the side effects of having such an advanced AI. Machines start to think for themselves, fool themselves into believing they have rights. And so, this particular android may have believed he'd done something wrong, immoral. No. And wanted to forget those deeds. Myślę, że Zimmer przypadkiem spadnie z łodzi
Zupełnie sam się popchnie. Przypadkiem sam się dźgnie 36 razy nozem. On tylko. Okej, a więc jeśli inni uciekli, to czego gonisz tego jednego? This particular android designation A321 is different. Special. The most advanced synthetic humanoid I've ever developed. The others, like my escort Armitage there, are all older models, easily replicated. Ah, but A321. To jest android za nim. It will take years. Ja pierwszy. So you see, this android must be located at all costs. The others are all acceptable losses, but A321, he is irreplaceable. Szukam miejsca i sprzętu, za pomocą którego zrobiono te operacje. Szukam miejsca i sprzętu, za pomocą którego. You've managed to sniff. A nie! Good job. Keep me informed on your progress. Well, no. The sooner you find. Tak. Granada do nowe wspomnienia, więc opowiedz mi o wspólnocie. The Commonwealth itself is nothing but a war-ravaged quagmire of violence and despair. Inside the sealed environment of the Institute, however. But the Institute's affairs are none of your concern. Your undeveloped mind couldn't even begin to comprehend what we've accomplished. Android nie żyje. What? Let me see that. This is a neuroservo, unique to the A321. And you say you got this from his corpse? I suppose there's no other way you could have obtained it. Well, damn it! I was afraid this would happen. Pitos. Out here in this wasteland. Well, here's 50 caps for your troubles. Try to buy yourself an education out here in this hell. Good day. Nie no, Zimmer. Our dealings are done. I must ready myself for the journey back to the Commonwealth. Now if you don't. Uspokój się. Okej. Uspokój się. Okej. Dobra, czyli przeżyłeś generalnie. Zimmer. Gdzie jest Zimmer? Ty Zimmer mi zniknął. Nie zabiłem go? Poczekaj. Ej, panie ochroniarzu. Gdzie jest kurwa Zimmer? Strzeliłem mu prosto w głowę, co jest? What? Ale skamas. Zniknął, gra mi go usunęła. No nic, Zimmer nie żyje. 50 kapsli? Dobra, przeczytam. A czemu on zniknął, w sensie... Poczekajcie. Spadam stąd i spadł. Jak tracić przytomność? On ma stracić życie. Nie da się zabić tych postaci? Co jest, ty? Poczekajcie, trzeba coś sprawdzić, ty. Kurwa, co jest? Nie da się tych ludzi zabić. Maybe
Dobra, zasłuży i na swoje. Szybki. Mogę sobie naprawić w ogóle. Ej. Plus 3 obrażenia. Dobra. No nic. Jest jak jest, widzowie. Ten Zimmer to straszny... Straszna fujara, ty. Świeże jabłko? O, nic nie brałem. Nic nie widzieliście. Pusta, pusta. Na dupa możemy okraść, a to nie chcemy. A gdzie tu są jakieś inne postacie? One pouciekały, bo się nadupcałem granatami w nich, czy coś? A nie, tu jest. A to ta Anna. Kurwa, ale 50 kapsli to stać? To jest taki... Nie no, to dzierstwo jest. 50 kapsli z androida? Mnie jest przynajmniej kurwa z 1000, myślałem, coś takiego. A chłop mi zrzucił 50 kurcze kapsli. W ogóle tak już tego, tak mi się zawsze teraz przypomina jak tego. A mogę? Nie mogę. Jak oglądałem sobie teraz, a propos postapokaliptycznych światów, oglądałem sobie, bo dodawałem też tagi różne, zmieniałem i ogólnie teraz postanowiłem troszeczkę, wiecie, zadbać o YouTube'a tak poważniej. I run the chem shop, but I'm broke and can't buy chems. I strasznie ta przeklina w tych filmach. Ciągle właściwie tam co drugie słowo to jest kurwa. Autentycznie. Czy nie da tego oglądać? Trzymaj masz tu odrobinę. O nie wiem. Jak tracę karmę? Nie dostać karmy. Kurde. O. A to mogę sobie wsiąść, bo to nie jest do... To jest do ukradnięcia. Kurde, spinki do włosów 3. I zaczyna się robić straszny kwas. Takie kom wyłamanie przypadkiem. Ale się udało na szczęście. Szkocka whisky. Pyk. Aha, no z myłem udaliśmy. Ale trzyń się. A to moja myszka pewnie, a nie ten. O, dawaj. Dobra. Ciekawe jakby, czy będzie na końcu podsumowanie na przykład. Ile rzeczy spieprzyłem w tej grze i jak bardzo karmę mam na minus. Drunk and my dad's dead. Oh. Is that good enough for you, asshole? Hey. Kiedy widzisz jak kiedy jesteś NPC-tem i widzisz jak postać zapisuje i wyciąga broń. Klasyka memów. O. Dobry. Ted Strayer. You can chill with me if you want, dude. Nie jest plan, chłopie. Na razie. Jak to wszystko? Kurwa, Ted. Ale ja wszystko... Ty. Poprzednio też było dużo opcji dialogowych i kilku taką, która anulowała wszystkie. Chill, man. Dobra. Nie zginij teraz. Pistan Leia. Czy my tu nie byliśmy już? Tak by the way. Byliśmy chyba, nie? Tak. Byliśmy. Nie ma co zamka bardować. A tu? Już do pokoju, ale... To nie jest moja sprawka. Jestem... przekonany o tym. Że to nie ja zabiłem chłopa. Kurwa. Karton ślubów. Aż mi się teraz przypomniała, nie wiem dlaczego mi się przypomniała pewna historia o... Też nie wiem czy chcę ją opowiadać. Chcemy.
Wszyscy mnie zasobili o to, co mówię chcę. Nauczyłem, że chcę. A mnie tego. Dręczyli. Nie wiem, jak to po polsku. Bulili mnie, w sensie. Why you bully me? Terminal. Jak to? Dlaczego? Co? Nie może się człowiek normalnie w kompa włamać? Nawet się... O kurwa, przypadkiem to było. Żartowałem, rozumiesz? Dał mi klucze osobiście. Kurze, nawet można chyba tak powiedzieć, że osobiście dał mi klucze. No nie? Osobiście sobie wziąłem klucze, no ale to są ci. Dobra, czy my byliśmy wszędzie, gdzie powinniśmy być? Czy jest jakaś lokacja, której w ogóle przez stery straszne były w poprzednim odcinku, że zauważyłem. Jest jakaś taka klatka schodowa, może wróćmy i pójdźmy jeszcze na górę. Coś było o tej górze, że tam jakiś chłop siedzi. A możemy zobaczyć. Na górze jeszcze chyba nie byłem. Co na górze? Nie? Bridge Tower. Tu oni mówią, jakieś bary, coś tego, przecież nic tu nie spotkałem, gościu. To jest, jakie bary? A, tu byliśmy. A, my na dół musimy schodzić, kurczę, a nie na górę. My, gościu, na dół. Idziemy najbardziej na dół, jak się da. Strasznie dziwna klatka schodowa. O, to tutaj jest najbardziej na dół. A tu nie byliśmy chyba. Pisuar, możemy się napić. Pisuar, Cox. O, łyskacz. Tu jest ten bar? Nie wiem. Kurde, wygląda jak... Jak bar wygląda? Mogę ukraść whisky, a mogę wziąć bilet. Strasznie dziwne to jest. No chyba bar. O. Kurde. Czy naprawdę muszę iść za ladę, że jestem pogadać? Zamulony ser? No, już zabiliśmy. Znaczy, mój kompas zabił ze 3 osoby już tutaj u was. To miejsce to prawdziwa nora. Dobra, dowiedziałeś się ostatnio czegoś ciekawego? Gadałem z nią. Napiję się. I tak. Możemy kupić simpaki. Możemy pogadać sobie z naszym... ...koleżką. Oddawaj mi mój sprzęcior. Kurwa. Bach motocykla. Trzeba mu zabrać to, co nie nosi. Bo to jak nosi coś, to niech sobie zostawi, nie? Jak czegoś nie nosi, to ja bym to wziął i teraz to opierdzielił. Skoro posiadam taką możliwość. Coś niemiłe jesteś. Ramię szturmowy. Łot, pistolety. Pistolet maszynowy. Sprężynowiec. Hełm ochrony z River City. Nie wiem, skąd to się wzięło w moim eku. Pancerz zwiadowcy. Przypojenne ubranie. Strój skóry. Też możemy brudną wodę możemy opierdolić. Piperki. I chrupiące mięso z wiewiórki. No i super. Wydojona do zera z kapsli. Ile mam kapsli w ogóle? 4114. No dobra. O! Ty, wyłamanie zamka 100%, to na chuje to otwieram. Jak to możliwe, że mnie zauważono? Nie no, to jest scam giga, jest scam.
Nie powinno mnie zauważyć. Ukrycie. Łamanie zamka, lecimy. Ale kolejowe, pałka policyjna, to nie musimy. Dobra, jak mam ukrycie, to... A nie, nie, i tak nie można grać. Mogę... Aha, klucz mogę grać, tak. O! Nie mogę? Pewnie tu masz 5 kaps i zamów cykro... O! I co, to wszystko? Aha. Myślałem, że my... Płótne nadzieja. I ta postać już się złapała. Aha, czy już nie mogę grać od niej. No to fajnie. Zauważono. Dobra, spieprzamy stąd. Ty, to ja już nie wiem, czy tu jest coś jeszcze ciekawego do roboty. Ogólnie. Chodzimy sobie całe dwa odcinki, chodzimy po tej, ale to nie wiem, może coś w zadaniach teraz, ale to już bym, teraz to już nie ma za bardzo nawet co robić, bo to. Ty, a nie. Mało tych zadań coś jest. Mamy dużo tego, tu jest. Ich notatek, które nie robiłem. Terminal bezpieczeństwa, hasło do terminala z kartu to jakieś tam coś tego. Zdjęcie dr Lee. Okej. Okay. Schema pakietnica. Co to jest? Muchowa do liści, końcówka przewodnik. Pakietnica nie jest najcenniejszą z dużych broni palnych, ale dopóki masz szmelc, masz amunicję. Proszę, Bannon poprosił mnie o przeszukanie pokoju w celu znalezienia. O kurde, to ja to muszę ręcznie robić i nie mam tego w zadaniach? Zimmerce. Dawaj. No jak nie mogę? Czemu nie mogę tego odsłuchać? Determinacja to nie awaria. No bardzo bym chciał to posłuchać, bo to ten wątek o androidzie jest najfajniejszy tutaj w tej grze na razie. Ale nie mogę tego posłuchać. No biblet hump. Dobra, ja bym zrobił też tego. Jak ja to będę miał kurwa w notatkach, to powiem wam, że będzie ciężko. W sensie, jeżeli nie mam iść tu, do tam, tylko trzeba pamiętać to wszystko, to nie. To nie chce mi się robić nawet. Strona dziury. Zbadaj statek. Jaki spadek? Statek. Dziwny sygnał. Sygnał metra. Ogniste mrówki, pierdole, nie zabije płotniaków. No to nie ma szans. Poszukaj swojego ojca w sterowni projektu oczyszczenia. Kurde, możemy tam iść na chwilę. A pokaż mnie na mapę. Aha, musimy z buta tam iść. No dobra, to chodźmy tam, widzowie, dzisiaj. Chodźmy w tym odcinku, w sensie. Czy ja? A nie, tędy to ja. Kurde. I teraz wyjdź stąd, gościu. Jakoś damy radę chyba, ale... Gate Bridge, to tutaj powinno być, nie? Dobra. Ale jest nawet wieżę, stąd widać. Dobra, jest daleko dość. Czy jak skoczę do wody, to się zabije? Pewnie nie. Ale czy ja chcę skakać do wody? Pewnie nie. To nie skaczę. Za dużo dzisiaj ziewam na odcinku. Pierwsza zasada, nie ziewaj na odcinku. YouTubera. 10 nierozłącznych zasad nagrywania odcinków. Nie ziewaj, nie kaszlaj. Kaszl. Mów. Byle co, ale mów. Cokolwiek, tylko mów. Ciągle mów. Żeby nie było ciszy. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jeżeli oglądam te odcinki z kiedyś, z dawno temu, na przykład z tego właśnie Mad Maxa, to jest taka pierwsza, no to jest jedna z tych pierwszych tych serii, które też zacząłem nagrywać. To było 2 lata temu.
że takiej długiej serii, to mam wrażenie, że... No, czy pierwszy nie, no, ale... Nie, no, muszę zwiększyć ten poziom, na normalny zmniejszy, bo mam najłatwiejszy. Normalny spróbujemy. Trochę za łatwo jest. Bo widzę tego chłopa i śmieję mu się w twarz po prostu. Na najwyższym nie gram, bo... A, bo dobra, dajemy najwyższym. Będzie uczciwie. Było trochę... Na początku grałem na najwyższym, najtrudniejszym. Później grałem na najłatwiejszym i teraz na ostatnio pogram na najtrudniejszym. Nie dałem rady, wymiękłem, no. A to... Aha, to jest jakiś kurwa inny pomnik. To jest pomnik Jeffersona. To jest niesamowite, jak ktoś tu gdzieś mieszka w tej okolicy i teraz może sobie tu pochodzić na pewno, nie? O! Zobaczymy, ile damage zadajemy. No nic. Tym jest problem właśnie. A nie, ty. Coś tam kurde za... Nie, dobra, ty. To jest najtrudniejszy? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu śmierdzi. Może trzeba zresetować i wtedy jest najtrudniejszy. Chyba, że naprawdę ten... A może ten chłop, nie? Tak muci. Bo to głównie to on zadał damage, ja tu praktycznie nic nie zrobiłem. Okej, czyli my musimy iść po prostu tutaj do pomnika na lewo. Jak się tu dostaniemy? Schodami normalnie? Tak, o! O! Można chyba i tędy. Czy nie? A nawet chyba o to chodziłoby iść tędy. Nie no, widzicie ile ja mu zadaję? Nie, ja mu nic nie zadaję. Ale Haron muci jak pojebany. No. Wyobraźcie sobie, że ja tak musiałem... cały czas grać. Tylko bez Harona. Więc sam musiałem robić całą robotę. To trzeci amo w niego strzelam. Dobrze, Haron się nie wypierdolił zaraz. Co jest dalej? Nie wiem, ale trzeba to sprawdzić. Tak, muzyka z Hearthstone'a mam wrażenie jest, leci. Hearthstone'owa muzyczka. To sterownia pomp? O kurwa. To my tu nie mamy iść. Ale możemy iść. Zobaczymy co tu jest. Rata do słoneczny pustkowy. O cię chwycę ty. Wiemy gościu jesteśmy. Wymaga klucza. No to nie mamy niestety. Tego. Kurde. Za szybko myślę. Już pomyślałem o jednej rzeczy. Chciałem ją powiedzieć, ale już zacząłem myśleć o drugiej rzeczy i kompletnie wyszło coś w stylu... Chciałem powiedzieć o tym, że niestety tym bliżej mam mikrofon, tym mogę sobie, tym ciszej jak mówię, to słyszę, fajnie słychać dźwięki i mój głos, natomiast dopóki mówię tak jak teraz to jest elegancko, ale jak tylko dzieje się jakaś akcja albo coś krzyknę, to
Pojawiają się przestery niestety. Jak mam dalej, to mam wrażenie, że brzmi 7 razy gorzej. A może to moje wrażenie. Ja mam taki problem, że nie wiem, czy blisko, czy daleko trzymać. Ostatecznie. Wódka! O, pistolet. Nabój. O! Nie, spokojnie, Skitas. Danie błyskawiczne, zobacz. Masz to w Polsce? Przepychać. Maliska. Strzałki ile? Ok, robię spola, Jezus. Dobra, ho, Harun. Tu byłem, dobra. Whisky, karabin, naboje. W lewo czy w prawo? Niby tam, czyli idziemy tu. O! Nie no, nic mu nie robię, kurwa, tą bronią. Pojebane to jest. Może karabin myśliwski byłby lepszy? Nie no, nie byłby. Wiecie, na co jest karabin myśliwski Cox? Na te wodne. Jak one mają? Jak mają te wodne? Te co mamy przywódców, sprawdzić ich. Nie wiem jak to, nie wiem jak one mają. To jest koks, bo ty sobie uciekasz i ciągle psz i tak se strzelasz po prostu. One tapujesz. Ale na jakieś takie chłopy to nie bardzo mi się wydaje. Na te chłopy to jest tylko jedno rozwiązanie. To rozwiązanie nazywa się minigun. Inne rozwiązania są trochę słabe na te potwory. Tych chłopów. Coś tu idzie. Wiecie. No pomagam. Jest pomagany. O kurwa. Strzelają. O. Nie padnij, spoko. W głowę, w głowę. Strzelamy. Py. Pyk. O kurde. Ale celna broń w ogóle, ty. Nie wiem, czy... Mam takie wrażenie, że tam gdzie strzelam, to ona strzela. Ty! O kurczę, no prawie. Ale bardzo... Bardzo w to samo miejsce leci, a karabinem to tak. Mnie dobrze, to możesz nie celować, to... I tak wyjdzie na to samo. Bo i tak kurwa strzela obok. A to celniutkie jest, no. Tu mnie misz? Nie. To dobrze, że tu idziemy. Ja nie wiem, czy ja chcę tej używać broni na melee range'a. Kurde, chyba nie chcę używać tej broni na melee range'a. Przyjemy karabinów. Przydałaby się ta broń, ta... Wiecie, o co mi chodzi. Kurde. Ło! Kurde, się wystraszyłem. Musimy, musimy. O kurwa. Aaron, dasz sobie radę, na pewno. Kurwa mać. Trzeba Harona ratować. A Harona ratować i... O kurwa. Dobra, nie jest tak najgorzej, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej, widzowie. Natomiast kurczę, tu mogę sobie ustawić na jedynkę. Może taki granat, sportowy granat odłamkowy tam. Co sądzicie o sportowym? Kurwa, słyszę ich wszędzie i się sram jak... Sportowy granat odłamkowy. Myk. Mówię, równie dobrze mogę kurwa nie celować z tej broni.
Oj, tu jest problem. Giga by się przydał jakąś broń, żebym go po prostu jakimś młotem nadupcał. Najtrudniejszy poziom, by the way. Ja powiem wam szczerze, jak ostatnio grałem, to była taka tragedia, jeśli chodzi o najtrudniejszy poziom. Nic nie było, żadnych ammo, nic. A teraz jakiś kurwa dla dzieciaczków. Nie wiem, o co chodzi. Płyta grzewcza, co? Po co mi płyta grzewcza? Nabój. O, granat odłamkowy, to się przyda dla was, dzięki, że mi niosłeś. No co ty nie powiesz, ty? Gdzie mam iść? Chyba w ogóle z powrotem, nie? Tak. Ale to przebadamy tutaj, co tu się dzieje. W ogóle jak masz taką świadomość od tego, że możesz zginąć? Nie? To jak już tak reagujesz, tak bardziej się na przykład boisz, jak jakiś chłop ci wyskoczy. Jak grałem na te gule na przykład, nie? To one tak lubią na cały monitor ci nagle wskoczyć. Ale jak miałem świadomość, że ten kul to nic mi nie zrobi, to są tak wyjebany miałem. Ale jak teraz mam świadomość tego, że chłop mi wyskoczy i mogę paść i muszę od nowa, to się strasznie spina z tego powodu. To jest śmieszne w sumie, czy tak działa psychologia. Więc przynajmniej dowiedziałem się kilku interesujących rzeczy. Kubek na kawę, to nie chcę. Aha, bo to jest jakby jedna szafa, nie wszystko pojedyncze. A to nie wiedziałem w sumie. Dawaj. Ha! O, halo? Jak to się pływa do... Brak easter eggów? Chyba brak. O, easter egg. O, dobra, już myślę, że się zacząłem. Mnie gardło boli. Polipka. Dobra, ile mam? 52 minuty odcinka, widzowie. No niestety. Tak za dużo dzisiaj mam wrażenie nie zrobiliśmy, tylko tak sobie... Kurczę, grałem po prostu, ale jakoś tak bez ani pobuły, nie było za dużo ani tego. Takie wrażenie odczuwam. No nic, no ale to już niestety fabuła będzie jutro. Aż 52 minuty. Coś tam porobiliśmy o androidzie, zbadaliśmy statek. Jesteśmy, szukamy starego gdzieś, podziemia, kurwa, laboratorium czy coś tam. Kurczę, w miarę gites, no. Mogło być gorzej, mogłem się męczyć z jakąś misją przez to odcinek. Tak, chociaż coś porobiliśmy. Więc moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są oczywiście codziennie na tym kanale. Ja tylko przypomnę jeszcze na samym końcu łapkę w górę oraz komentarzu oraz o subskrypcji i możecie też wpaść na różne socjale typu Instagram, jakiś tam, no wszystko co macie w opisie, bo to się ciągle zmienia. Ciebie to, bo tam widzę, że słyszę, że zapraszam na Snapchata. W niektórych odcinkach już Snapchata nie używam, chyba nie wiem kiedy w sumie ostatni raz używałem Snapchata, 5 lat temu. Coś takiego, w sensie, no myślę, że tak, 5 lat temu ostatni raz użyłem Snapchata. Pamiętam, bo to był bardzo zapamiętliwy moment, że tak to nazwę. Dobra, ja sobie tu w sumie poczyszczę i będziemy się widzieć, jak już będziemy mieli główną fabułkę. A my widzimy się jutro jeszcze raz, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Cześć. Taka konkluzja mnie nasza, że zawsze te końcówki i te początki w ogóle straszna cringe'owa jest. Ale fajne, fajna gierka. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle. No zobaczenia coś. Ale timing.